Znany kompozytor Krzysztof S. usłyszał: miał krzywdzić dzieci. Kompozytor jazzowy Krzysztof S. usłyszał zarzuty dotyczące czynów pedofilskich, informuje TVP. Info. Jak przekazała serwisowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz, kompozytor nie przyznał się do winy. Odmówił także składania zeznań. Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie Krzysztofa S. od 2019 roku, jak podaje Onet.pl. Dochodzenie dotyczyło gwałtów na dziewczynkach mających poniżej 15 lat, do których miało dojść w latach 1997–1999. Śledztwo wszczęto po tym, jak dziennikarz Mariusz Zielko ujawnił, że kompozytor miał krzywdzić dzieci mające od 10 do 15 lat. Niedługo potem w mediach pojawiły się wyznania dorosłych już kobiet, które oskarżyły kompozytora o molestowanie, gdy był dziećmi. Zwyrodniały przywódca sekty miał 20 żon. Poślubił nawet 9-latkę. Poświęciła cnotę dla Boga. Jak wyjaśniła w rozmowie z TVP Info rzeczniczka warszawskiej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz, śledczy postawili Krzysztofowi S. zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 200 par. 1 k. Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 roku mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży, powiedziała prokurator. Wspomniany artykuł dotyczy obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia. Jego treść publikujemy poniżej. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Aktualnie uzupełniany jest materiał dowodowy w sprawie, przekazała Faktowi prokurator Skrzyniarz. Onet.pl. TVP Info. 13-latka urodziła dziecko. Ojcem okazał się 71-letni sąsiad. Babcia dziewczynki usłyszała wyrok.